61-letni mieszkaniec Wieliszewa to pierwsza ofiara zatrucia metanolem. Informacja o tym zdarzeniu wpłynęła do oficera dyżurnego Legionowskiej Komendy Policji w nocy drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. Z tego, co relacjonowała rodzina tego mężczyzny, mężczyzna nagle poczuł się źle, poprosił o pomoc swoją rodzinę. Rodzina zadzwoniła po załogę pogotowia ratunkowego. Na miejsce przyjechał natychmiast lekarz. Mężczyzna trafił do szpitala. Jego stan był bardzo ciężki. Mężczyzna od razu trafił na oddział intensywnej terapii. Walka o jego życie trwała do 2 stycznia. Mogę potwierdzić, że rzeczywiście było na naszym terenie zatrucie alkoholem metylowym. Dostaliśmy zgłoszenie pośrednio ze szpitala praskiego za pośrednictwem wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej 61-letniego mężczyzny, który niestety w dniu wczorajszym zmarł. Skażony alkohol prawdopodobnie został kupiony na legionowskim targowisku. Ten alkohol, który jest sprzedawany na różnego rodzaju targowiskach, bazarkach, po pierwsze jest nielegalny w sensie takim, że jest sprzedawany bez polskich znaków akcyzy, czyli jest już to przestępstwo. Natomiast nigdy tak naprawdę nie wiemy, co się z nim w środku znajduje. Może być tak, że kilka razy taki alkohol kupiliśmy, nic się nie stało, natomiast kupimy następnym razem i ten raz następny może być dla nas niestety ostatnim. Zwracajcie uwagę Państwo, gdzie kupujecie alkohol. Nie kupujcie alkoholu bez akcyzy, alkoholu z nieznanych źródeł. Nie spożywajcie tego alkoholu, nie są to naprawdę wielkie oszczędności. Alkohol jest dla ludzi, więc pijcie z pewnych źródeł, z akcyzą, zakupiony w legalnych sklepach z całym pełnym oznakowaniem, z marką, z nazwą producenta. Działania służb na tym się jednak nie kończą. Policjanci systematycznie kontrolują legionowskie targowisko pod kątem handlu nielegalnymi wyrobami spirytusowymi. Ostatnie takie działania prowadzili w sobotę przed Sylwestrem wspólnie ze Strażą Celną i pracownikami legionowskiego sanepidu. W trakcie kontroli udało się zabezpieczyć 5 butelek alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Wszystkie dotychczasowe zatrzymania, które były realizowane na targowisku miejskim w Legionowie i dotyczyły osób, które handlowały nielegalnym alkoholem, wykluczyły do tej pory fakt istnienia metanolu w tych butelkach alkoholu, które zabezpieczaliśmy. Podczas ostatnich działań w sobotę zabezpieczyliśmy kolejne 5 butelek alkoholu. Również te butelki zostaną poddane wnikliwej analizie. Pracownicy powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Legionowie punkty sprzedawania i serwowania alkoholu kontrolują już od września ubiegłego roku. Jej inspektorzy zabezpieczyli w tym czasie ponad 400 butelek podejrzanego alkoholu pochodzącego głównie z Czech i w kilku punktach zakazali handlu i podawania budzących wątpliwości napojów alkoholowych. Alkohol był badany, pobierali do badań inni. Nasi pracownicy z terenu województwa, pracownicy inspekcji sanitarnej, ponieważ żadne z prób, które były u nas zabezpieczone, nie wyszły źle. Ten alkohol został uwolniony od decyzji z 9 października głównego inspektora sanitarnego. Policjanci zwracają się z prośbą do wszystkich, którzy wiedzą, gdzie odbywa się handel alkoholem niewiadomego pochodzenia, aby informowały o tym oficera dyżurnego policji. Alkohol skażony nawet niewielką ilością metanolu jest bardzo groźny. Wypicie zaledwie pół kieliszka może spowodować ślepotę, całego śmierć.